Dlaczego warto kibicować, jaka jest zły, dlaczego warto przychodzić na mecze tej drużyny? Bo to pierwszy prawdziwie demokratyczny klub w Polsce. Taki, który tworzą nie tylko elity, ale przede wszystkim kibice. Klub, który nie jest ksenofobiczny, co jednak niestety w polskich realiach jest dość rzadkie. Czy to, że AKS Zły dzisiaj przegrał mecz, ma jakieś znaczenie dla kibiców? Nie. Ważne, żeby była dobra gra i to są dopiero początki, więc wiadomo, trzeba się rozkręcić.